Moi drodzy, to będzie specjalny odcinek, bo zagramy sobie arenkę i za chwilę przyjeżdża, będzie za chwilę pizza, więc pierwszy raz od miesiąca zjem pizzę. To jest, ja wiem, że dla niektórych to jest takie, co on gada, ale serio, bo przez ostatnie 4 tygodnie jadłem tylko to, co miałem w domu, ale stwierdziłem, że dzisiaj w końcu czas na to, żeby coś innego zjeść niż pieczony chleb i na przykład mięso ze słoika, albo rozmrażane piersi z kurczaka i tak dalej. Dobra, w międzyczasie, moi drodzy, zagramy sobie magiem. No i zobaczymy, co tutaj mamy, bo magiem, a przyzwij szarże, szarańcze ze zrywem. Nie, weźmiemy bronię. Zepsujemy sobie bronię. Zmniejsz koszt zaklęć twojej talii o 1. Przecież to jest super czar. Moim zdaniem to jest super czar. Zadaj 2 punkty obrażeń stronnikowi, jeśli w ręce masz smoka, odkryj zaklęcie. To jest spoko, musimy mieć tylko smoki. A w stanie uśpienia przez 2 tury, gdy się przebudzi, zadaj 2 punkty obrażeń wszystkim wrogim stronnikom. Super. Zadaj wszystkim wrogim stronnikom w tej turze. To jest też bardzo dobra karta. Ale moim zdaniem powinniśmy grać pod jakieś zaklęcia, co? Jakieś smoki, Dragon Mage. To też jest fajne. Nie, weźmiemy to. Dobra, zagrajmy. Odkryj zaklęcie kosztujące 3 lub mniej. Dobra, weźmiemy to. Uwaga, sekret. Po rzuceniu zaklęcia przez twojego przeciwnika przyzwij losowego stronnika o koszcie 4. Nie, jednak wezmę sobie rozbłysk mrozu, bo się przyda. Tu weźmiemy to. Tu weźmiemy sobie. Jeżeli masz w ręce smoka, to pójdziemy sobie pod to. Mam nadzieję, że jakieś smoki jeszcze nam się trafią. Sługus jest super, bierzemy Sługusa. Bierzemy falę płomieni. Weźmiemy kulę ognia albo sekret. Kula ognia, wiadomo. Coś mocniejszego nie ma. Przyzwij węża morskiego 3-4. Wąż rzeczny, niebezpieczny. Przyzwij chochlinczynie 1-1 z obrażeniami zaklęć plus 1. No to jest mag, to może będzie ok. Tu już za dużo tego. Daj twoim pozostałym urlokom i to, no nie wiem. Lecimy. Agonia. Przyzwij smoczą jeszczynię. Weźmiemy sobie to. Będziemy grali na smoki. Żywiołak. Przyzwij kopię tego stronnika, jeśli w poprzedniej turze udało ci się zagrać żywiołaka. Świetne to jest, tylko potrzebujemy żywiołaka. Ale czy my będziemy się kombić pod tego żywiołaka? No dobra, spróbujmy. Może jeszcze jakiegoś żywiołaka dostaniemy, to go wybierzemy. Zniszcz pancerz przeciwnika. Karta, która tylko i wyłącznie na warriorze będzie działać bardziej, no. Jeszcze tu mamy druida. Zryw w stanie uspienia przez 2 tury. Nie no, weźmiemy to. No i mamy kolejnego smoka. Weźmiemy sobie kolejnego smoka. Weźmiemy sobie. Nie może atakować, prowokacja. Zadaj 3 obrażeń temu stronnikowi. Jeszcze raz na broń. To jest okropna karta. Jezu, ja nie mam nic tutaj. Middle game'u nie mam. 8. Zamroź stronnika i przyzwij 2 żywiołaki 3-6. Dobra, i teraz tak. Te 3 karty są tak zajebiste, że sam nie wiem dokładnie, co mam wziąć. Czy mam wziąć kulę ognia, bo jest super. Bo jest remuwalem i finisherem. Głębokie mrożenie też jest super. Albo jest fala płomieni druga. Każda z tych kart jest zajebista. I teraz, która jest zajebistsza? Jednego Flamestrike'a już mamy, można by było to głębokie mrożenie wziąć, ale z drugiej strony wiem z doświadczenia, że im więcej Flamestrike'ów w grze, chociaż nie wiem, czy te czasy się nie pozmieniały już, bo już naprawdę długo nie grałem Aren, więc może być tak, że wcale nie wygrywa osoba, która ma dużo Flamestrike'ów, tylko właśnie tych finisherów, żeby więcej wycisnąć obrażeń. Dobra, słuchajcie, wezmę sobie po prostu drugą falę płomieni. Agonia, dobierz zaklęcie. Fajne, tylko wolę pocisk. Tutaj weźmiemy sobie odkryj stronnika maga. To też jest fajne. Tutaj sobie weźmiemy dociąg kart. Tutaj weźmiemy sobie owce. Potrzebujemy piątka. Przyzwij tego stronnika ponownie, jeśli ma 4 lub więcej ataku. Tutaj nie zdobędziemy raczej tego ataku. Myślę, że sowa się będzie niezłym zaskoczeniem. Tutaj żywiołak. Tutaj weźmiemy to z odrodzeniem chyba, czy smoka. Dodaj losowe zaklęcie maga do twojej ręki. To jest takie RNG z RNG.
Weźmiemy sobie to. Weźmiemy sobie także to. No musimy mieć jakieś jednostki większe. Tu weźmiemy sobie żywiołaka. Jeszcze jedna fala płomieni? Oczywiście, że tak. Szóstka smok weźmiemy. Jasne, że smoka. I ostatnia karta, gdy zagra sekret, zadaj 2 obrażeń wszystkim wrogim stronnikom. Albo tego żywiołaka, czyli agonia, przyjdzie smoczego. To jest fajne. Nie mamy nic na piątą turę. Bardzo śmieszny build. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No. No, karta jest bardzo uniwersalna, ta żywiołaki są takie bardzo spoko. Mamy 3 aż fale ognia. Co tam? Mięsna pizza zamawiana? Będzie. Chłopcy po nocy gra, zaraz będzie pizza do tyczku. O, już się zaczęło. Odkryj zaklęcie. Zaraz będziemy odkrywać zaklęcia, słuchajcie. No magna maga. Witaj. Aż mi się przypomina, jak widzę pusty stół i tylko takie Jane'y dwie, to mi się przypominają aż stare czasy, słuchajcie, jak ta gra była jeszcze fajna. O, to jest fajne. Dobra. Pepperoni, stary, salami. Zobaczysz. Dobra. Uśpienie przez 2 tury. Zadanie poboczne. Dobra. Zrobimy tak. Co tu robić? Co tu robić? Moi drodzy, pizzocha. Cocha. Dobra, czekajcie. Bierzemy, co my tu bierzemy, to? Co oni mi uczyli? Muszę pizzochy nałożyć. Co tu robić? Już. Co tu robić? Dobra. Co my tutaj mamy? Mam ponad 3. Co jest? Co? Co się stało? No. Dobrze, ale to... Puszczaj mnie. No. Dobrze. No dobrze, dobrze. Nie, bo myślałem, że poszedł ten kodzik. Dobrze. Dobrze, kochanie. Dobra, dobra. Zamykam. Czekajcie. Mhm. Dostał bydlak. Okej. Sekret. Zagraj żywiołaka 2 tury. Zagraj żywiołaka 2 tury z rzędnego da. Dobierz 3 z zaklęcia z twojej talii. Nie, no ja bym zrobił tak.
Gotowe. Dobra, niech sobie gościu zagra. Piasek trzeba uchować! Mówię o chłodzie. A już to robię. Dobra, i teraz tak, moi drodzy, co tutaj będzie działane? Ja może zjem w końcu kawałek pizzy, co? Dobra, moi drodzy. Pizzocha. Tak sobie myślę. O Jezu, jak ja dawno nie jadłem. Spójrz mi w oczy. Patrz tylko na to. No, to ja wam powiem. Delicious. Nie podoba mi się to. Chyba mamy wpierdziel. Co tu robić? Co tu robić? Nocna pizzowa. Świetna arena. Nie ma co. Naprawdę. Jestem pod wrażeniem. Tym razem ci się uda. Dobre zagranie. Siema, Nagi Instynkt. Masno. Ładne gify. Jaina kontra Rexar. Niech rozpoczną się łowy. Prosisz się o lanie. Dobra, czekajcie. Magiczna sztuczka. Weźmiemy sobie tak. Dawaj, lepiej Valoranta. Nie, nie, nie. Ty tak gadasz, bo mi pizzy zazdrościsz. Niestety nie możemy sobie pozwolić na to, żeby on tutaj nam wypuszczał. Droba by ktoś chciał. Co droba by ktoś chciał? Daniel, za to ty jesteś hiperaktywny. Dotyk. Gotowe. Natychmiast tu posprzątaj. Do mnie. Ła, dzik.
Tak sobie myślę... To nie miejsce dla ciebie! Graj, bydlaku! PW? Ale Paty, ja już to zrobiłem przecież, co ty to gadasz? Jest powiększone, nie? Dobra, co on zagrał? Trucizna. Bardzo niefajna sprawa. No i już. Co tam? Grzanka. To coś więcej niż miasto magów. To coś więcej niż miasto magów. Dobra. To sobie ściągniemy. Cyk. Wystarczy dla wszystkich. O nie. O, ładnie. Dostał mocno. Teraz zróbmy sobie tak. Super. Teraz możemy zrobić... Czy on może przeżyć? Czy musimy go strajdować? No chyba go nie możemy w żaden sposób strajdować. Żeby było ok. Więc po prostu musimy zrobić tak. Musimy zrobić tak. Walimy na łeb. Daj mi jakieś zadanie. Daj mi jakieś zadanie. No to niezłe zadanie będzie. A, super. Widzę, że ci bardzo zależało na tym. Dlatego muszę zepsuć twoje marzenia. Przepraszam cię bardzo. Uderzyłem w mikrofon. Się obudziłem. Co tu robić? Co tu robić? Dobra. Mi wzięło ten, co ty zapomniałaś. Nie teraz. Poczekaj, poczekaj, kochanie, czekaj. Co to jest to? Nasze gruby. Dobra. Obudziłem.
Tu się coś wydarzyło złego chyba. Ty mesy. Żyjecie czy nie żyjecie? Nocna arena. Nie podoba mi się to. Zadziwiające, drugi Flame Strike. Nie wiem dalej, ja to zrobię specjalnie. Jak mu trzeciego Flame Strike'a dam, to nie uwierzy. Co ten typek? Dobra, kończymy zabawę. Nie będę nim atakował, bo tam jest prawdopodobnie freezing trap. Jeżeli freezing trapem wycofamy sobie żywiołaka, to już go nie wyrzucimy w tej grze. No niestety, gościu. Jaina kontra Majew! Nikt nie umknie przed moim gniewem. Prosisz się o lanie. Dzięki stresowy. No, pizzorka. Dawno nie była jedzona. To będzie fajne. To jest ze salami. Moja ulubiona. Moja ulubiona. Serio? Co oni mi uczynili? Pepperoni. Pepperoni. Też się chyba jutro przyłamie. No ja nie wytrzymałem. Co ty, Tomaszo? Oj, oj, oj. Szo! Szo! Mam za mało many.
Witaj. Graj, gościu. Stresowy. Ja bardzo mało znam, to znaczy bardzo mało sprawdziłem takich lokalnych. Często po prostu z jakiejś sieciówki bierzemy. Z tego względu, że jest dużo jakby mniejszy czas oczekiwania, bo mamy akurat sieciówki dużo bliżej. A tamte są gdzieś dalej od centrum, bądź w centrum dalszym i wiem, że dłuższy czas jest oczekiwania na te mniejsze. Ale to mówię jeszcze sprzed epidemii, nie? Sytuacja, nie wiem jak jest teraz. Dobra. To skąd się bierze ta magia? Ja nie wiem, co napisał Jan. Czy wy wiecie, co on w ogóle pisze? Nie mam zielonego pojęcia, co ten gościu pisze czasami. O jakiejś szczepionce zaczął coś gadać. Tak? Okej. No, dawaj. Kradziesz życia, biesun. Cienie wokół mnie. Przyzwij kopię tego stronnika. Jeśli w poprzedniej turze udało ci się zagrać żywiołaka. Okej. Okay. To jest fajne, tylko teraz tak. On dalej nie rzuca. Tak powinniśmy bić. No i to będzie dobre. Moi drodzy, ostatni kawałek pizzy. Ochłonę kolejną. You like it? O kurwa. Twoje życzenie jest dla mnie sugestią. Myśl.
No co ja mogę wam powiedzieć? No robię co mogę. Jem sobie pizzę. Taki wychillowany bardziej pojedynek to jest. Mało gadam. Jem. A? O Boże, teorie spiskowe są z Billem Gatesem. A, że... on to chciał zaplanować. Jaina! Kontra! Valera! Zachowaj czujność. Prosisz się o lanie. Uważacie, że Bill Gates ma za mało kasy, że chciał się dorobić na szczepionce? Halo, ma stan uśpienia przez dwie tury. Ja mu nic nie zagram. Tłoń i sięgnij po wolność. No i co ja wam powiem, no? Co ja mam zagrać? Nic. Kompletnie nic. Masakra jakaś. No na Flame Strike'a musimy liczyć. Gotowe. O, fuck, zapomniałem, że... Chyba sobie jaja robisz. Masakra, zapomniałem, że nie mogą zostać zamrożeni. Daniel, idź spać. Zaraz ja i tak kończę. Ja i tak zaraz kończę giereczkę. No niestety. Dobre zagranie. Co tutaj dostaniemy? Zobaczmy. Kanretat Ebonlock. Twoje demony kosztują mniej. Agonia w Tasu i Kanretat Prima do twojej talii. Legendę dostałem. Mamy Demon Huntera w końcu na arenie. Następna arena, którą zagramy, to będzie Demon Hunter. W końcu zobaczymy, czy jest dobry.